Zjawisko szronu, który tworzy misterne kryształy, najczęściej możemy spotkać w przejściowych porach roku, w miejscach, gdzie występuje mróz. Szron jest jednym z osadów atmosferycznych, niekiedy mylony z szadzią, którą omawiałem w jednym z filmików. Pojawia się podczas bezwiecznej pogody, przy ujemnych temperaturach i dużej wilgotności cieplejszego powietrza. Para wodna występująca w powietrzu w kontakcie z zimną, zmrożoną powierzchnią liści, gałęzi lub skał przekształca się w małe kryształki lodu, które przybierają do tych powierzchni. Proces zamarzania pary wodnej ma dość gwałtowny przebieg i następuje z pominięciem etapu skraplania. Zjawisko takie nazywamy resublimacją. Wystąpienie szronu jest wskazówką o warunkach mikroklimatycznych w danej okolicy. Pojawienie się szronu świadczy o częstym występowaniu temperatur ujemnych, co charakterystyczne jest dla zagłębień terenu, gdzie zalega zimne powietrze i z rzadka docierają promienie słoneczne. Wiele gatunków roślin i zwierząt unika takich miejsc. Dziękuję za uwagę.